jeszcze raz brawa, bo wtedy były nieoficjalne, teraz jest ta część oficjalna, więc no, na razie będziemy się dzielić tym mikrofonem. Zobaczymy, co potem przyniesie życie. Jaki jest twój rekord bez snu w pracy? Bez snu to chyba 48 godzin, ale to nie jest tylko tak, że byłam w pracy, ale to były też studia, kurs i pamiętam, że jeszcze jakieś inne zajęcia, które gdzieś tam po drodze miałam, ale rzeczywiście te 48 godzin na nogach, chociaż wiem, że to nie jest jakiś zadziwiający rekord w świecie pielęgniarek. Może i nie, ale jak funkcjonować po takim czasie bez snu? Załóżmy, że akurat ta końcówka tego okresu bez snu trafia na moment, kiedy jesteś w pracy i jednak musisz normalnie funkcjonować. To w jaki sposób się człowiek pobudza? Czy to jest kawa, czy to jest Red Bull, czy może jakieś inne? Myślę, że no rzeczywiście no kawa chyba jest najlepszym sposobem, prawda? Ale też w pracy, w momencie, kiedy mamy jakieś na przykład silne emocje, jakąś sytuację stresową, czy wiemy, że mamy pod opieką pacjenta, to człowiek maksymalnie się wtedy koncentruje i tak naprawdę zapomina się o tym, że jest się bez snu te 30 godzin, prawda? A potem się odsypia ile? Kolejne 30? Czasem się odsypia kolejne 30, czasem się odsypia 5 i biegnie się dalej. To zależy od tego, jaka jest ilość pracy i zależy od tego, jaki kto prowadzi tryb życia i od tego, ile kto potrzebuje snu. Chociaż ja pamiętam, że po takich długich maratonach zawsze gdzieś tam te 12 godzin snu musiałam sobie zapewnić, żeby odpędzić gdzieś tam. Może ja po prostu, wiesz, za blisko siedzę twojego mikrofonu. A teraz jest chyba w miarę spoko. Jak będzie trzeba, to idę tam za drzwi. Powiedz mi, dlaczego Polacy chcą czytać o pielęgniarkach? Bo jak pewnie doskonale wiesz, twoja książka nie jest jedyna, która się pojawiła chwilę temu. Bo jest taka tajemnica, bo fascynuje nas to, czego na co dzień nie możemy zobaczyć, bo możemy podejrzeć kulisy waszej pracy. To pierwsze pytanie, czy Polacy rzeczywiście chcą czytać o pielęgniarkach i czy to jest prawda, bo tak naprawdę okaże się to dopiero teraz, kiedy zobaczymy, czy te książki zostaną przez Polaków przeczytane. Te książki rzeczywiście zostały teraz napisane, ale wydaje mi się, że dlatego, że chcemy zmienić postrzeganie zawodu pielęgniarki przez środowisko i być może te książki uchylają rąbka tajemnicy, co może być rzeczywiście interesujące dla osoby, która jest zazwyczaj po drugiej stronie szpitalnej szyby. Kto z Państwa jest już po lekturze? O, czyli już dwie osoby przeczytały. To pytanie pewnie pada na każdym spotkaniu, ale bycie pielęgniarką to jest dla Ciebie tylko praca, czy możemy tu mówić też o pasji albo nawet o powołaniu? O powołaniu myślę, że ciężko jest mówić, dlatego że to jest takie bardzo nefralgiczne słowo w naszym zawodzie i w naszym środowisku pielęgniarskim. Natomiast zdecydowanie pielęgniarstwo to jest więcej niż moja praca i myślę, że gdyby to nie była moja pasja, to na pewno nie powstałby blog w czepku urodzone i nie powstałyby w czepku urodzone jako książka, ponieważ to wymagało ode mnie dużo aktywności takiej poza pracą, żeby stworzyć to miejsce i żeby stworzyć tą książkę, dlatego też bez pasji chyba by się nie udało. Często się mówi w różnych branżach, że ludzie zabierają pracę do domu. Tutaj w twojej, w pani branży, bo w ogóle kto z pań albo z panów jest z branży? Studentka. O. Czyli w Państwa branży jest tak, że no, na pierwszy rzut oka tę pracę trudno przynieść fizycznie przynajmniej do domu, ale tak jak tutaj w tej książce piszesz, niektóre panie mówią, że mentalnie to jest bardzo trudno się wyłączyć, to znaczy wyjść ze szpitala, wyłączyć sobie w głowie guzik i nie myśleć o tym, co na sali, co z pacjentami, którymi się zajmujesz. Myślę, że to jest taki charakter pracy, w którym wkładamy bardzo dużo emocji w wykonywaniu tego zawodu i ciężko jest się wyłączyć, ciężko jest nie myśleć o takim pacjencie, którego gdzieś tam zostawiliśmy i był na przykład w złym stanie, albo było niepewne rokowanie, niepewne były jego losy na przykład przez najbliższych kilka dni. Natomiast wiem też, że są osoby, które wychodzą z pracy, się całkowicie wyłączają i nie myślą o tym. I bardzo dużo zależy od naszego charakteru i od naszego podejścia. Od tego, jak mocno
z takim pacjentem, w jakie mocno wchodzimy relacje z takim pacjentem, ile o nim wiemy i też jak angażujemy się w jego historię. Ja na przykład przyznam, że rzeczywiście wielu pacjentów mnie porusza i wielu pacjentów gdzieś tam przynoszę ze sobą mentalnie do domu. Natomiast myślę, że czasem jest nam to potrzebne, żeby przepracować pewne emocje, żeby przepracować pewne sytuacje w szpitalu i żeby wiedzieć, że chociaż jakoś może pomogliśmy temu pacjentowi, że gdzieś tam o nim miło wspomnieliśmy albo otrzymamy do niego wtyki. Jeśli chodzi o relacje z pacjentami, to ty masz taką, nie chcę powiedzieć, że słabość, ale bardzo w pamięci ci została pani z klamką na nosie. Tak, to jest pacjentka, którą będę gdzieś tam zawsze pamiętać. To jest jedna z pierwszych właśnie osób, pacjentów, z którymi weszłam w taką relację trochę bliższą. Nie miałyśmy kontaktu poza szpitalem, natomiast to była pacjentka, którą bardzo często odwiedzałam. To były też pierwsze praktyki, dlatego też ja nie wiedziałam, jak do tych pacjentów podchodzić i starałam się robić to z wyczuciem, ale też nie miałam zbyt dużego doświadczenia. I ta pacjentka gdzieś tam jest dla mnie takim synonimem ciepła, takiego pacjenta, z którym rzeczywiście da się złapać kontakt i bardzo dużo jej cech odnajduję w moich teraźniejszych pacjentach i gdzieś tam staram się czasem porównywać, że na przykład ta pacjentka jest tak samo, na przykład, nie wiem, ma podobne żarty, jak właśnie tamta pani z klamką. A to jest tak, że ty unikasz takich bliższych relacji, żeby potem nie cierpieć, bo rozumiem, że wchodzisz, no tak jak też w normalnym życiu, wchodzisz się w jakąś głębszą relację i nagle ten ktoś odchodzi, no to wtedy to też jest dla ciebie trudniejsze. Czy starasz się postawić taki mentalny mur, że jesteś pielęgniarką, to jest pacjent, pacjentka i każdy ma swoje role i się za bardzo nie spoufalamy? Czy wręcz przeciwnie, to wychodzi naturalnie, że jednak ten dystans się sprawia? Ja staram się zawsze taki dystans budować z pacjentami i wiem, że to nie jest zbyt dobre, żebyśmy właśnie wchodzili z nimi w takie bliskie relacje. I nie da się też z każdym pacjentem w taką bliską relację wejść, ponieważ bardzo szybko byśmy się emocjonalnie wypalili. Natomiast wiem też, że są tacy pacjenci, z którymi się czuję taką zwykłą ludzką chemię, że wiemy, że gdybyśmy się spotkali poza szpitalem, to byśmy się zaprzyjaźnili. I czasem te rozmowy wychodzą tak bardzo lekko, że dowiadujemy się o jakimś życiu pacjenta. Natomiast mi o wiele łatwiej jest opiekować się pacjentami, o których na przykład nie wiem, że to jest pacjent, który był jedynym żywicielem rodziny, prawda? Albo nie chcę znać takich naprawdę dramatycznych historii z życia pacjenta, ponieważ często gdzieś tam bardziej się wtedy angażuję, jakoś staram się bardziej temu pacjentowi kibicować i myślę o nim częściej, natomiast to nie jest właśnie dla mnie dobre emocjonalnie. I nie mogę się angażować w zbyt dużą ilość historii pacjentów. A my pacjenci, będąc na szpitalnym łóżku, bardziej się otwieramy, czy wręcz przeciwnie, bardziej się zamykamy i jednak, nie wiem, wstydzimy się naszej choroby, wstydzimy się tego, że mamy ledwo co zszyty brzuch, nie za bardzo chcemy, żeby tam ktoś zaglądał, czy to też jest sprawa indywidualna? Ja myślę, że pacjenci zdecydowanie na szpitalnym łóżku się otwierają i to jest taki nasz w sumie przywilej pielęgniarski, że zakładając fartuch mamy dostęp do pacjenta, który gdzieś tam chce nam coś opowiedzieć, coś co go boli, coś co go trapi, być może coś co kiedyś zrobił nie tak względem swojego zdrowia, chce nam to opowiedzieć i wydaje mi się, że my właśnie pielęgniarki mamy bardzo bliski kontakt z pacjentem i przez to, że spędzamy z nim bardzo, bardzo dużo czasu, też te historie są nam chętniej przekazywane niż innym członkom zespołu medycznego. Tak, bo tutaj w tej książce piszesz, że gdy jest na przykład obchód, lekarz chodzi i sprawdza, co tam słychać u wszystkich, to oni poczekają, aż lekarz pójdzie i wtedy tobie powiedzą, że a boli mnie to, a coś tam, tak? Czyli jako pomijają instytucję lekarza. To znaczy może nie pomijają, ale lekarzowi powiedzą coś w inny sposób, albo nie powiedzą do końca, albo ubiorą to w inne słowa. Natomiast my przez to, że jesteśmy właśnie tak dużą ilość czasu, pacjenci opowiadają nam coś z większymi szczegółami i mają znacznie mniejszy dystans do nas. Być może też lekarze przez to, że mają mniej czasu dla pacjentów, mają
opowiadanych mniej historii niż pielęgniarki. Żeby zadać to pytanie, no, powinienem tam wyjść za drzwi, żeby nie być w zasięgu ręki. Jak reagujesz, gdy ktoś do ciebie mówi siostro? Szczerze, to teraz tak naprawdę mam do tego taki bardzo neutralny stosunek. Pamiętam, że podczas pierwszych praktyk w szpitalu bardzo na to czekałam. I czekałam, jak pierwszy pacjent do mnie powie siostro, i wtedy nie kojarzyłam tego słowa z jakimś takim negatywnym wydźwiękiem. Ja tego w ogóle nie kojarzę z jako negatywnym, jako pacjent. No właśnie, i też jest tak, że ja na początku całkowicie nie rozumiałam, dlaczego to słowo siostro jest złe. Natomiast później z biegiem czasu i z tym, jak już byłam pielęgniarką i zaczęłam dyżurować, gdzieś tam słuchając koleżanek i wypowiedzi, słuchając tego siostro w różnych wydaniach, takiego siostro jako siostro-siostro, takiego siostro-siostrzyczko trochę bardziej ironicznego, zaczęłam zauważać, że zawód pielęgniarki jest osobną profesją. Jesteśmy samodzielnym zawodem. I jednak ten prestiż zawodowy buduje się przez to samo, że pacjent nie mówi do mnie siostro. To są zapożyczenia z zamierzchłych czasów. I w tym momencie, jeżeli siostro mówi do mnie starsza osoba, która rzeczywiście została wychowana w takim systemie, że do pielęgniarki zwraca się siostra, a do lekarza doktorze, to w porządku, nie mam z tym żadnych problemów. To nie jest dla mnie w żaden sposób negatywne. Natomiast w momencie, kiedy słyszę coś takiego od pacjenta, który ma 20 kilka lat, to automatycznie to prostuję, bo nie wiem, skąd się w nim to wzięło. I też chciałabym, żeby on, jak kolejny raz będzie pacjentem, żeby już się w ten sposób nie zwracał, żeby wiedział, że jestem pielęgniarką, a nie siostrą. Natomiast też myślę, że jest rozwiązanie tego problemu i gdzieś tam sobie już to wypracowałam, że jeżeli mam na duży kontakt z przytomnym pacjentem, to zawsze staram się przedstawiać, że dzień dobry, nazywam się Weronika Nawara, jestem pielęgniarką i do godziny 19 będę się panem opiekować. I wtedy automatycznie pacjent zaczyna zwracać się do mnie po imieniu. Czasami myli imię i mówi pani Dominiko, ale to już mi mniej przeszkadza. Także myślę, że sytuację można rozwiązać właśnie w ten sposób. A jest jeszcze coś w pracy, co cię zawstydza? W tym momencie chyba już nie, chociaż cały czas jakieś teksty od pacjentów, które są niewygodne dosyć i są być może trochę z podłożem seksualnym, rzeczywiście potrafią nas gdzieś tam zbić z tropu i potrzebujemy czasu, żeby zareagować na to. Chociaż teraz już coraz częściej jest mi łatwiej zareagować niż na początku swojej pracy. Jak ty reagujesz? Mówię pacjentowi, że proszę o to, żeby nie wypowiadał do mnie takich zdań, takich treści, że jestem w tym momencie w pracy i prosiłabym o zachowanie dystansu. Że odłączasz mu kroplówkę na przykład, albo te inne urządzenia, no a ma. Ja myślę, że wszystko da się załatwić rozmową i że tutaj takie tłumaczenie jest kluczowe, bo być może ktoś ma taki utrwalony jakieś zachowanie, stereotyp, zwyczaj, być może ma taki sposób po prostu zachowania, prawda? I może dla niego to jest normalne. Dla mnie natomiast nie. Myślę, że trzeba trzymać takie swoje jasne granice i zasady. A my się wstydzimy jako pacjenci? Pacjenci też się wstydzą i to nie jest tak, że pacjentom jest się łatwo na przykład, jeżeli łatwo się jest zachować w momencie, kiedy, nie wiem, robimy EKG i ściągamy koszulkę. Albo w momencie, kiedy myjemy pacjenta. I myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy zadbali o taki komfort psychiczny pacjenta i podkreślili, że to nie jest czynność dla nas jakaś, którą my na przykład, nie wiem, będziemy się później z tego śmiać czy cokolwiek. Też bardzo ważne jest, żeby pacjentowi zapewnić w tym momencie, kiedy on jest zawstydzony, intymność. Żeby nie przechodziła wtedy masa osób, żeby była jak najmniejsza liczba personelu wtedy przy nim, żeby pacjent poczuł się komfortowo. Chciałem cię zapytać o jedną rzecz, ale chyba sobie w ogóle tego nie wynotowałem, a jest to rzecz dosyć intymna, znaczy intymna dla pacjentów. Tu jest, więc polecę z głowy, jak mawiał mój profesor matematyki, z głowy, czyli z niczego, panie Szaja, ale tutaj opisywałaś krótko dosyć historię takiej pani, która wyglądała, jak gdyby przyszła prosto z wybiegu, znaczy dobrze ubrana, ładna fryzura, zadbane paznokcie i tak dalej. Na czym dalej las, tym więcej drzew, no i z tą higieną był duży problem u niej. Jak to w ogóle wygląda? Znaczy my
Wiadomo, jeżeli są jakieś sytuacje losowe, no to czasem ta higiena nie jest zachowana, ale jeżeli przychodzi pacjent, nazwijmy to fachowo planowy, to jak jest u nas z tą higieną? Chyba różnie, chociaż ja nie spotykam się z jakąś tragedią w pracy. I też właśnie ten cytat, o którym wspomniałeś, to był fragment jednej z rozmów z pielęgniarkami. Właśnie rozmawiając z moimi rozmówcami głównie, bo wiem, że mają o wiele większe doświadczenie niż ja, często słyszałam, że bywa właśnie różnie i że czasem jest trudno i ciężko. Natomiast nasza rola jako pielęgniarek, pielęgniarzy jest taka, żeby tego pacjenta doprowadzić do stanu używalności i żeby zrobić to w taki sposób, żeby nie poczuł się zażenowany, skrępowany i żeby to nie było dla niego coś, co będzie potem traumatycznym przeżyciem. Jeżeli jesteśmy przy traumatycznych przeżyciach, no to ja czytam z tej książki, no są takie fragmenty, które jak zacząłem sobie wyobrażać, pomyślałem, nie wiem, czy przytaczać, bo to... Bo umówmy się, tak mówiąc dookoła, że kał może z człowieka wychodzić nie tylko tym miejscem, którym sobie wyobrażamy, że powinien. I czy ty masz czasem dość tej pracy? Znaczy, nie wiem, masz 3-4 przypadki w ciągu dyżuru jakieś hardkorowe i wychodzisz, mówisz, o nie. No oczywiście, że ja mam czasem dość tej pracy i to jest, myślę, że to jest cała kwintesencja pielęgniarstwa, że czasem wychodzimy z dyżuru i mamy wrażenie, że już tam nie wrócę, ale mimo tego na następny dzień wstajemy i nie możemy się doczekać tego, kiedy pójdziemy na dyżur. I jest bardzo dużo takich momentów i wiem, że ja też będę miała dużo takich jeszcze chwil, kiedy będę miała jakieś załamanie i kiedy coś mnie przerośnie w tej pracy i będzie mi się wydawało, że już nic więcej gorszego nie mogę zobaczyć, a potem nagle życie mnie zaskoczy i zobaczę coś jeszcze gorszego. Natomiast dla mnie w tym momencie nie ma takich sytuacji, takich czysto fizycznych, które by mnie zaskoczyły. Natomiast jest dużo takich momentów psychicznie trudnych, kiedy spotykamy pacjenta z jakąś trudną sytuacją życiową, albo na przykład coś dzieje się, właśnie jakaś taka sytuacja cała dookoła, taka otoczka, czasem tak zaskakuje, wydaje mi się, że to jest o wiele trudniejsze niż przełamywanie swoich jakichś obrzydzeń, swoich takich słabości typu, że jestem już strasznie, strasznie zmęczona, a dyżur jeszcze trwa i muszę wytrzymać te kolejne 2 godziny. A zdarzało ci się przenieść znajomości na linii pielęgniarka, pacjentka, pacjent poza mury szpitala? Nie, na przykład nagle jakaś starsza pani po wyjściu do szpitala zaczęła cię co święta zapraszać na szablotkę. No wymyślam teraz, ale czy są takie historie? Jest w sumie takich 3 pacjentów, z którymi mam kontakt poza szpitalem. I było 4, natomiast jedna z pacjentek, z którą utrzymywałam kontakt przez dłuższy czas, niestety zmarła. I to była osoba, dzięki której w ogóle moja praca licencjacka powstała i dzięki której gdzieś tam ruszyłam bardziej naukowo. Natomiast są takie osoby, z którymi właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, wiedziałam po prostu, że zaprzyjaźniłabym się nawet poza murami szpitala. I to są 3 młode dziewczyny, które poznałam jeszcze w trakcie studiów i z którymi gdzieś tam mam kontakt, nie wiem, przebiega ich choroba, to są wszystko choroby przewlekłe i mam z nimi kontakt, czasem coś tam im poradzę, czasem się spotkamy. Myślałem, liczyłem, że powiesz jakąś romantyczną historię, że tak, jedną z tych osób jest mój mąż na przykład. Albo coś takiego. Nie, mój mąż nigdy nie był moim pacjentem i mam nadzieję, że nigdy nie. A jest w branży, czy nie? Nie. To może lepiej. Skoro już jesteśmy przy facetach w branży, jak to wygląda procentowo, ile jest pielęgniarek, ilu pielęgniarzy, to jest 98% do 2 na korzyść pani, czy nie? Jest 92% do 8% korzyści dla kobiet. Natomiast uważam, że teraz jest coraz większe zainteresowanie pielęgniarstwem przez mężczyzn w porównaniu do tego, że kiedyś w liceach medycznych przez 4 lata był jeden chłopak, natomiast teraz ze mną zaczynało bodajże 12 albo 13 mężczyzn studiować, skończyło tylko 2 albo 3, natomiast tych 12-13 miało zakusy, prawda, na to pielęgniarstwo. I teraz wiem, że z roku na rok jest coraz więcej mężczyzn właśnie rekrutujących na studia pielęgniarskie. I uważam też, że mężczyźni pielęgniarscy są bardzo potrzebni. Bardzo potrzebni w takich
Nie chcę powiedzieć, że na przykład mężczyźni się lepiej znają na aparaturze, ale na pewno sobie lepiej, gdzieś tam może lepiej sobie z nią radzą, dlatego też więcej mężczyzn jest na przykład na oddziałach anestezjologii, na oddziałach intensywnej terapii. Jest też sporo mężczyzn w środowisku psychiatrycznym, ponieważ tam często trzeba jednak użyć siły, żeby gdzieś obezwładnić pacjenta, czy zahamować jego agresję. I mężczyźni są bardziej na to odporni. Natomiast taki odsetek na przykład mężczyzn w położnictwie, czyli w naszym takim siostrzanym zawodzie, jest nadal bardzo niewielki i mężczyzn położnych można policzyć na palcach u jednej ręki. Dlaczego nie mogłabyś pracować na oddziale dziecięcym? Dlatego, że myślę, że nie jestem jeszcze zbyt mocna psychicznie na tyle, żeby rozmawiać z chorymi dziećmi. Nie wyobrażam sobie tego. Bardzo lubię dzieci, natomiast dzieci chore to są bardzo, bardzo trudni pacjenci. Bałabym się, że nie jestem w stanie się z nimi na tyle skomunikować, że jeżeli ja teraz pracując z pacjentami dorosłymi, ciągle taka myśl, że się gdzieś pomylę, jest dla mnie tak przerażająca, że ja sprawdzam się po kilkanaście razy, to myślę, że z dziećmi byłoby jeszcze gorzej, byłoby jeszcze trudniej, zwłaszcza, że to są naprawdę bardzo wymagający i trudni pacjenci. Czy my mamy w Polsce problem, jeżeli chodzi o liczebność pielęgniarek i pielęgniarzy? Bo tutaj w książce piszesz, że w ciągu ostatnich 10 lat ponad 15,5 tysiąca pielęgniarek i położnych zgłosiło się po taki certyfikat, dzięki któremu mogą pracować gdzieś tam w innych krajach Unii Europejskiej. Czy ty dostrzegasz, że pielęgniarek i pielęgniarzy jest za mało? Oczywiście, że tak. Mamy jeden z najniższych współczynników ilości pielęgniarek na 1000 mieszkańców. I te wskaźniki są naprawdę zatrważające. Ja też często czytam, że zamknięto jakiś oddział ze względu na brak personelu pielęgniarskiego. I to też jest bardzo, bardzo przerażające. Natomiast bardzo duża liczba osób kończąc studia nie występuje w ogóle o prawo do wykonywania zawodu. Znaczna część z tego też wyjeżdża. Też bardzo dużo pielęgniarek w najbliższym czasie niestety odejdzie na emeryturę i zabraknie nam wielu doświadczonych osób, wielu specjalistek i myślę, że część placówek będzie miała naprawdę ogromny problem. Dobrze, to jak bardzo jest to związane z kolejnym faktem, który wynika z Twojej książki, że średnia płaca pielęgniarki to 2300 zł netto? Ja myślę, że to jest bardzo mocno powiązane, natomiast to nie jest też tylko jedyny czynnik. Ja myślę, że taka zła sytuacja w pielęgniarstwie, którą mamy obecnie, jest spowodowana wieloma rzeczami. Pierwszy główny palący problem to rzeczywiście są niskie wynagrodzenia. Kolejnym problemem jest to, że jesteśmy przepracowane ze względu na niskie wynagrodzenia. Czyli kilka etatów jednocześnie można ciągnąć. Dokładnie. Znaczy kończysz jedną pracę i biegniesz do drugiej. Tak, zgadza się. Widzę, nawet rozmawiając z moimi rozmówcami, czuć jest ten problem wieloetatowości i tego, że kosztem rodziny, kosztem własnego życia człowiek idzie na kolejny etat dlatego, że chce po prostu godziwie zarobić. Ale też problemami, które powodują, że pielęgniarek jest coraz mniej, jest to, że mamy taki w sumie trochę negatywny obraz wśród środowiska, ogólnie wśród społeczeństwa. Mówi się, że pielęgniarki to jest jeden z zawodów zaufania publicznego, który się plasuje na jednych z pierwszych miejsc na listach. Natomiast w momencie, kiedy pielęgniarki gdzieś tam próbują wywalczyć sobie więcej etatów, chcemy jakąś kampanię zrobić fajną, to wtedy jest odzew, ale po co? Przecież pielęgniarki są takie, takie i takie. Jest bardzo dużo stereotypów i to też sprawia, że młode osoby często nie wybierają tego zawodu. Dlatego, że nie wiedzą, jak ten zawód naprawdę wygląda, tylko opierają się na tym, jak zostało to przekazane przez społeczeństwo. Jakie są te stereotypy, oprócz tego, że siedzicie cały czas i pijecie kawkę? Oczywiście to, że tak nawet posługując się wypowiedziami moich rozmówców, że pielęgniarki śpią całą noc, że pielęgniarki wyrzucają kroplówki do kosza, bo nie chce się im podpiąć. I w momencie, kiedy coś takiego się słyszy, to naprawdę podcina skrzydła. W momencie, kiedy wiemy, że na przykład od rana jeszcze nie byłam na śniadaniu, jest godzina 17 i słyszy się takie coś, to jest po prostu taki emocjonalny strzał w policzek.
I skąd już jesteśmy przy słyszeniu, to jak opisujesz tutaj w książce, że nie zaczynałaś swoją pracę, to słyszałaś kilka takich dosyć nieprzyjemnych haseł ze strony pielęgniarki do pacjenta i chciałbym spytać o te relacje pacjent-pielęgniarka. Czy często się zdarza, że pacjent jest bardzo roszczeniowy i może nie tyle cię obraża, co rzuca takimi hasłami, że a, postaraj się, albo mogłabyś to zrobić lepiej, albo chcę taką tabletkę, a nie inną, a przecież wiesz lepiej, co mu potrzeba. Ja myślę, że taka roszczeniowość wśród pacjentów jest zauważalna. Może nie tyle, że jest bardzo duża, ale jest zauważalna. Natomiast my, jako pielęgniarki, pielęgniarze, powinniśmy brać pod uwagę to, że pracujemy z chorym człowiekiem, który w tym momencie znajduje się w takiej sytuacji, że czuje się bezbronny, bezsilny, nie wie, co dalej będzie się z nim działo i wie, że tak naprawdę to, jak będzie przebiegało jego leczenie, zależy od nas, od lekarzy, od fizjoterapeutów i od innych osób, które należą do zespołu medycznego. Natomiast i wtedy stara się nam patrzeć na ręce. I być może ja, spotykając się z takim pacjentem roszczeniowym, zawsze staram sobie gdzieś tam z tyłu głowy wytłumaczyć, że ten pacjent, on ma problem. W tym momencie ma problem i to nie jest tak, że on godzi w moją osobę, tylko on po prostu się boi. I myślę, że o tym trzeba po prostu pamiętać. I też trzeba wziąć uwagę na to, że jakim się jest człowiekiem, taką się jest pielęgniarką, jakim się jest człowiekiem w życiu, takim się jest pacjentem w szpitalu. I nie można mówić, że wszyscy są źli, albo że wszystkie pielęgniarki są niemiłe, bo tak jak w każdej sytuacji możemy spotkać kogoś niemiłego, tak samo w szpitalu możemy spotkać niemiłą pielęgniarkę, czy niemiłego, roszczeniowego pacjenta. A ty wchodząc do pracy zakładasz jakąś maskę? Czy nawet jak, nie wiem, masz jakieś problemy w domu, to wchodząc do szpitala masz maskę uśmiechniętej i tej dobrej dla wszystkich pacjentów. Czy to też się w jakiś sposób odbija? Ja myślę, że każdy z nas gdzieś tam w pracy taką maskę ma, a jeżeli jej nie ma, to powinien nad nią pracować, bo jednak tutaj w pracy z drugim człowiekiem ta maska jest ogromnie ważna. Ogromnie ważna, że pacjent nie poznał po mnie, że ja na przykład w tym momencie jestem zestresowana albo w tym momencie jestem zdenerwowana, bo tak naprawdę będąc w pracy jestem dla pacjenta i nie mogę na niego przenosić moich emocji z domu, z uczelni, z tego, że ktoś na przykład wkurzył mnie na ulicy, prawda? I myślę, że to jest właśnie jeden ze składników profesjonalizmu. No. Jakie są mity dotyczące zawodu pielęgniarki? Na przykład pielęgniarka nie powinna mieć długich paznokci, pielęgniarka nie powinna przychodzić do pracy umalowana. No i czy są jeszcze jakieś takie mity i czy one są prawdziwe? To są mity, to są na przykład z paznokciami, to są wymagania epidemiologiczne ze względu na to, że właśnie pod długimi paznokciami można przenosić bakterie. Ja dzisiaj nie świecę przykładem, ale nie jestem w pracy. Natomiast jest dużo takich właśnie wymagań od pielęgniarek, które myślę, że gdzieś tam jeszcze zostały z zamierzchłych czasów. Na przykład to, że pielęgniarka powinna mieć jasną bieliznę, żeby się nie przebijało przez mundurek. To z takim czymś się spotkałam. Albo z tym, że pielęgniarka nie powinna chodzić w ciemnych skarpetkach, bo to wygląda nieelegancko, że włosy powinny być zawsze gładziutko upięte. I to właśnie wynika jeszcze z tych czasów, kiedy właśnie pielęgniarki wszystkie chodziły w czepkach i gdzieś ten wizerunek pielęgniarki był taki bardzo, że panował taki wizerunek bardzo schludnej, estetycznej pielęgniarki i myślę, że dobrze, że ten wizerunek nadal króluje i powinniśmy się tego trzymać, bo pacjent widząc nas, odbiera nas przede wszystkim też przez wygląd, prawda? Że widząc, że jesteśmy na przykład zadbaną i schludnie ubraną osobą, i na pewno bardziej się przyłożymy na przykład do naszych zadań. Kolczyki na przykład nosisz w ustach, tatuaże, są jakieś takie wymagania z tym związane? Czy? Takich wymagań nie ma. Oczywiście pracują pielęgniarki, które mają tatuaże, pracują pielęgniarki, które gdzieś tam mają kolczyki w różnych miejscach. Natomiast ja uważam, że świat poszedł do przodu i nie ma co się tego bać, bo tak naprawdę to mogą być super specjaliści, prawda? Tak samo jak są lekarze, którzy mają tatuaże. Ja w pracy spotykam się z dużą ilością osób, zarówno z kolczykami, jak i z tatuażami i z jakimiś, nie wiem, kolorowymi włosami i wcale to nie wpływa na to, jakimi są pracownikami.
Nie wiem, czy to są twoje słowa, czy kogoś z twoich rozmówczyń albo rozmówców, ale jeżeli nie twoje, to bardzo cię proszę, żebyś wybrała. Wciąż to stoi tak. Wolę zmieniać pampersa niż sprzątać wymioty. To jest moje na pewno, dlatego że wymioty to jest jedna z rzeczy, z którą ja bardzo mocno ja ze sobą walczę. Za każdym razem i tutaj wykazuje się bardzo dużą empatią względem pacjenta. Jak pacjent wymiotuje, to ja wymiotuję razem z nim. Natomiast mam nadzieję, że kiedyś ten odruch mi troszeczkę złagodnieje. Natomiast wiem, że to nie jest nic złego, bo każdy z nas jest człowiekiem. Ja wchodząc do pracy wcale nie przestaję być inną Weroniką Nawarą niż taką, którą jestem na co dzień. I mam prawo do tego, żeby po prostu takie odczucia mieć. I to jest moja fizjologia po prostu. I każdy z nas ma jakieś tam granice. Okej, ale jak walczyć z takim czymś, z takim odruchem? Da się w jakikolwiek sposób? Da się walczyć, gdzieś tam trzeba zająć sobie myśli czymś innym i wyobrazić sobie, że robimy coś całkowicie innego. Albo przypinasz sobie pod nos taką choinkę samochodową, wiesz, tak sobie tak, przewieszasz. Choinkę o zapachu kokosowym do malucha, jak się w pewnym filmie. O, to mnie ciekawi, bo przyznam tej książki. Zapisałem to sobie hasłowo, seriale, a rzeczywiste. To znaczy, jak nie chcę tutaj generalizować, ale pewnie przede wszystkim pacjentki, które oglądają takie seriale. Jest tutaj taki fragment, mówi, no ale przecież w serialu tam pani pielęgniarka wzięła klucze i poszła podlać pacjentce kwiaty. Tak? Jak bardzo ci ludzie mają wypaczony obraz waszej pracy przez właśnie te seriale? Ja myślę, że ten obraz jest wypaczony.